Filip Lewandowski, Memarox, wywiad z Normanem i jego tłumaczem. Przedstawisz nam się? Oczywiście. VS z bandy Świstaka, pozdrawiam serdecznie. Pięknie, dzięki za wsparcie, to tak na początek. Wracamy po drobnej przerwie. Myślę, że Norman zrozumiał pytanie, ale no możemy je zadać jeszcze raz. Czyli co będzie w tej walce bardziej istotne? Umiejętności pięściarskie czy to fighterskie IQ? What will be more important in this fight? The punching skills or the fighter's IQ? Both mixed together, you know. You need to be smart, you need to be, you know, punch good also. And I feel like I can punch good. I'm getting better with my striking, it's getting better than it's been before. And, you know, I can take a good punch, I can take a good beating. I've got good attributes for this style of fight, you know, I can take a good punch. I've got good stamina and... But you need to be smart also, you know, like controlled aggression. You need to be controlled. So I think the fight's a lot to do with the IQ for this fight also, because it's no breaks. Yeah. Norman powiedział, że obydwie rzeczy są bardzo potrzebne. On jest gotowy na to, żeby... On jest gotowy na to, żeby zadawać bardzo dobre ciosy, ale przy tym też oczywiście nie tracić swojej inteligencji fighterskiej, bo wiemy dobrze, że to jest walka 15-minutowa, gdzie wszyscy muszą bardzo długo wytrzymać. I Norman powiedział, że oprócz tego, że trzeba walczyć dobrze, wyprowadzać dobre ciosy, trzeba też umieć to wytrzymać. Ty się, Norman, wywodzisz bazowo z judo. Jak bardzo podciągnąłeś swoje umiejętności pięściarskie tutaj w Polsce? Bo wiem, że trenowałeś w Alligatorze bodajże. We know that you originally came from the judo and we know that you train in Alligators in Poland. Yeah. So how do you feel about raising your boxing skills, punching skills, I'm sorry. Yeah, I was in Alligators a few times, not a lot of times. I didn't do my training camp or anything there. I maybe trained for 1 week there at a time, you know, and I did all my training back home for all the fights, and but it's a good gym, but I've got good training partners back home, good boxing boys to spar with, and our country's got a lot of good strikers, so yeah, so I'm ready for the fight. Norman powiedział, że w Alligatorsach tak naprawdę był przez tydzień, ćwiczył tam raz bądź dwa. Całe przygotowania, które prowadzi przed walką, przeprowadza u siebie w domu. U siebie w domu, przepraszam. U siebie oczywiście wiadomo, o co nam chodzi. No i to tak naprawdę wszystko. No, podniósł swoje umiejętności. Co ty, Norman, sądzisz o Borysie Mańkowskim teraz, po tych wszystkich latach? What do you think about Boris Mańkowski after all of these years? He's a good fighter. I have respect for him. I know we have our past with this shit before, but he's a good fighter, you know. He's a good fighter. You can't take that away. And this is even fight, you know. This is a good even fight between two good fighters. So he says I'm fat, but I'm not fat. I'm in good shape for this fight. I stopped eating late at night time. Now I've lost weight and I'm good. So feel lighter, strong, fast. I'm ready for everything. But yes, Boris is a good competitor, good fighter. Norman powiedział, że mogli mieć średnią przeszłość, ale w tym momencie to jest wyrównana walka. Obydwoje są dobrze przygotowani, obydwoje są w dobrej formie i traktuje go i szanuje jak dobrego przeciwnika. Norman zmęczony, więc ostatnie już pytanie. Czego się mamy spodziewać po tej jutrzejszej walce? To będzie raczej knockout w tych pierwszych minutach tej pierwszej rundy 15-minutowej? Norman, you are exhausted, so this is the last question. Can we expect you to do the knockout in the first minutes of this fight? Man, I'm not a knockout guy. I don't knock people out. If I was like, if my MMA record was like 28 wins with like 20 knockouts, then we can talk. But I can punch, you know. And maybe my record maybe don't show a lot of knockouts or TKOs or finishes, whatever. But I know I can punch, you know. I know I can get his attention in the fight, you know, where I'm like, oh fuck, yes, that was a good one. And also he feels the same too. Boris can punch also. But we'll see who's the better man on the night. Tomorrow. The best man will win tomorrow night. Norman powiedział, że oczywiście niezależnie od jego wyników MMA umie dobrze uderzać i co może sprowadzić jutrzejsze KO ewentualne, ale oczywiście uważa też tego swoim przeciwniku, który również jest dobrym puncherem. To może się skończyć różnie, ale Norman da z siebie wszystko, żeby to się wydarzyło. To już absolutnie na koniec podobno bukmacherzy inaczej w kursach
zawodach bukmacherskich to Don Cassio jest górą nad Marcinem Wrzoskiem, czy, no Norman już myślę, że trochę rozumie pytanie, ale czy go to dziwi? In the, you know, betting sites, the Don Cassio is the favorite in this fight? Yeah, I heard. I don't know, maybe he is because he's got good attributes, he's got good long reach, he's got good stamina, and for a boxer match, he's got a good chin, you know, too. And this is good attributes to have, plus he has the experience from boxing, so I don't know, I said to Josek, you know, you can't let the side down, you need to win for MMA boys. The pressure was on me, I did what I had to do, I won the fight clearly. Now it's pressure's on him, he needs to win the fight, so I don't really care too much about odds or anything like that. They have Boris, the favourite to win over me, I don't care about that. When I fought Boris before, they had him like big favourite, so I don't care about the odds, they mean jack shit. In the fight game, it means fuck all, so that's a good fight between Zombie and Don Cassio. Powiedział, że to będzie dobra walka, ale jednak nie obchodzą go kursy buchmacherskie tak naprawdę. Ale powiedział, że obydwoje mają dobre atrybuty do tego, żeby ta walka była interesująca. Obydwoje mają dobry zasięg, obydwoje mają dobrą wytrzymałość. Więc to może być ciekawy pojedynek. Norman, thank you, buddy. You understand everything in Polish, man. Well, I understood what you were saying there, you know, but no, I need to learn how to speak Polish. I dzięki za pomoc. Dzięki bardzo. Cheers, bro. Cheers. Cheers, Norman. Just a brief one? Yeah.